Metro w Łodzi. Na takie stwierdzenie zapewne wielu z Państwa z powątpiewaniem pokiwa głową. Panie dyrektorze, czy jest to nadal daleko przyszłość, czy przybrała już budowa szybkiej linii podziemnej w naszym mieście jakiś konkretniejszy kształt? No na pewno jest dosyć odległa przyszłość, natomiast pewna konkretyzacja nastąpiła. W ubiegły piątek podpisaliśmy z Metroprojektem w imieniu Urzędu Miasta umowę na opracowanie projektu założeń techniczno-ekonomicznych pierwszej linii metra. Co to daje? On daje dosyć dużo. Po pierwsze, wieloletnie prace studialne, które były prowadzone, zresztą dosyć nieśmiało, bo jak nawet stolica nie miała metra, zostały w jakiś sposób skonkretyzowane. Z drugiej strony weszliśmy w kontakt z Metroprojektem, instytucją, która projektuje metro dla Warszawy, które zdobywa tam doświadczenia. Sądzę, że te doświadczenia wykorzystamy także w Łodzi. Natomiast ważne jest to, że przybliża mniej więcej za 10 lat, sądzę, nastąpi okres, gdzie chyba przystąpimy do realizacji metra w Łodzi. Linia metra powinna pójść tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, że na największe efekty, jak i tam, gdzie pójdzie rozwój miasta w ciągu najbliższego 25-lecia. Czyli z jednej strony musimy właściwie wyciągnąć wnioski, gdzie jest najbardziej potrzebna z istniejącego układu, drugie, mamy pewne możliwości sterowaniem rozwoju miasta, bardziej precyzyjnie, żeby zsynchronizować rozwój miasta z układem metra, jeśli chodzi o przyszłość. Gdybyśmy chcieli już dziś podać przebieg pierwszej linii metra w Łodzi. W zasadzie przebieg pierwszej linii metra z grubsza się zarysował. To będzie linia metra generalnie o kierunku północ-południe z odchyleniem na Teofilów. Zresztą odcinek Teofilów, rejon placu Rynku Bałuckiego i Placu Wolności jest względnie skonkretyzowany i tam w zasadzie po przestudiowaniu wielu wariantów, inne warianty są zdecydowanie gorsze i wybraliśmy wariant. Natomiast jeszcze przedmiotem wariantowania będzie odcinek śródmiejski, mniej więcej równoległy do ulicy Piotrkowskiej. Następnym ważnym punktem to jest rejon Placu Niepodległości i największe dyskusje, bo tam mamy dwa względnie równorzędne warianty w kierunku południowo-wschodnim. Ważniejsze stacje metra? No, na pewno z takich ważnych stacji to będzie Bałucki Rynek, Plac Wolności, no, może nie ściśle Plac Wolności, rejon...